food truck jest cały czas w Niemczech podczas turnieju Euro 2024, między innymi dzięki naszym wspaniałym partnerom Pyszne.pl i Superbet, który przygotował także bardzo dobrą ofertę na te wszystkie mecze Euro 2024, a my dla Was przygotowaliśmy kolejną niespodziankę. Wspaniały odcinek ze wspaniałym człowiekiem, strzelcem, jak dotąd jedynego gola dla polskiej reprezentacji na Euro 2024. Adam Buksa zasiądzie na tym wybornym fotelu. Dobra. Słuchajcie, może wyłączę na tę okoliczność. Wiśnia ostatnio odkurzył wykładzinę, no więc teraz ja się czułam w obowiązku wyodkurzać tutaj fotele, na których siadają gościa, także na te, na których siedzi głównie Wiśnia i czasami jego współprowadzący. I to jest możliwe dzięki firmie Hisense, która jest partnerem Euro 2024, ale też partnerem Food Trucka i takim oto sprytnym odkurzaczem. Mogę dojechać w każdy zakamarek i za poduchę i wszędzie, gdzie tylko chcecie, a że pada, no to się zgodziłam to zrobić ja po prostu. I tutaj nie ma żadnych parytetów, po prostu chciałam. Właśnie ostatnio, jak wróciliśmy z Francji, z Lons, dostałem SMS-a od byłego piłkarza, byłego reprezentanta Polski o treści. Oglądam Waszą podróż do Lons, apeluję o takie food trucki jak z Adamem. Tylko wiesz, jaki problem? Już Wam się piłkarze skończyli. No to jak nam się skończyli, to robimy drugie kółko. Adam Buksa jest gościem food trucka i to był rzeczywiście... Wymiana prowadzących tylko. Tylko jest mała podmianka współprowadzącego na współprowadzącą. Sami ocencie. Ale jesteśmy podobni podobno z Polkosiem, więc... No to wszystko się zgadza. Miejmy nadzieję, że zostaje w rodzinie. Dzień dobry, Adam. Witam wszystkich, dzień dobry. I mamy tutaj także prezent, który dostaliśmy od Ciebie podczas naszej ostatniej podróży, ale on dopiero został nam doręczony po nagraniu. Tak jest. W związku z tym stwierdziliśmy, że powiesimy i sprowokujemy Adama Buksę do powiedzenia o tym, jak się czuje w tej koszulce. Oj, dawno nie miałem na sobie, także nie pamiętam, jak to było. Jak się czułem? No, nie czułem się w niej dobrze, ale od razu wyjaśnię dlaczego. Grałem w tej konkretnej koszulce chyba jeden mecz, znowu na wyjeździe, o ile mnie pamięć nie myli. I to był mecz zremisowany, przegrany lub zremisowany, to jest do sprawdzenia. Natomiast to był okres, kiedy ja byłem po długim rozbracie z piłką i nie czułem się wtedy dobrze, ani fizycznie, ani piłkarsko. Także to był mój to były moje pierwsze kroki po czteromiesięcznym rozbracie z piłką po transferze do Lons i nie wspominam dobrze tego okresu. Myślę, że chciałbym go wymazać. Ale nasuwa się pytanie na temat przyszłości, no bo jesteś formalnie piłkarzem Lons i co chcesz z tym zrobić? Nie wszystko zależy tu ode mnie, natomiast jest dość duży ruch w interesie i jestem w regularnym kontakcie z agentem. Oczywiście na dzisiaj priorytetem jest euro i tutaj nie zamierzam tych priorytetów zmieniać, niezależnie od tego, jak bardzo zaawansowane będą rozmowy. Natomiast to mogę powiedzieć, że celem numer jeden poza euro jest to, by zmienić klub. Ale ruch jest przede wszystkim na rynku tureckim, czy Europa też puka do drzwi? Pamiętaj, że mamy też wspólnych znajomych. Tak. Nic się nie ukryje. Turecki rynek jest na pewno atrakcyjny. Znam dobrze Turcję, bardzo polubiłem Turcję i nie wykluczam, że tamten kierunek może być ponownie obrany. Natomiast to nie jest jedyny kierunek, który jest rozważany aktualnie. A co o tym Mateusz Puchacz, Adamowi Boksie powiedział o Trabzonsporze? Nie rozmawialiśmy dużo o Trabzonie, powiem więcej, nie mam żadnej oficjalnej oferty z Trabzonu, także to mogę zdementować. Ale okay. Z tego, co też Tymek mówił, to nie jest to jakieś fenomenalne miasto do życia, ale z drugiej strony ty jakoś bardzo rozrywkowy nie jesteś. Ujścia w takich przeróżnych rzeczach nie potrzebujesz, więc być może Trabzon nie byłby taki straszny. Dobrze się kryje. O, i to cicha woda w rzeki rwie. Nie, na pewno lubię mieszkać w dużych miastach, gdzie się dużo dzieje, ale gdzie się dużo dzieje dniem, a nie nocą. Akurat jestem śpiochem, także lubię się porządnie wyspać, lubię dobrą kawę, lubię dobrze zjeść i swobodnie się czuć. Nie lubię siedzieć w czterech ścianach. To też lubisz mieć wybór, alternatywy po prostu. Zdecydowanie tak. To skoro priorytetem jest Euro 2024, to wydaje mi się, że trzeba o tym porozmawiać, bo ja oglądając mecz Polska-Holandia próbowałem sobie wyobrazić,
jaki wybuch endorfin następuje w momencie, kiedy strzela się bramkę w tak ważnym meczu, kiedy przed Euro no, nie mogło się sądzić, że będzie się podstawowym piłkarzem reprezentacji Polski. Jest to do opisania? I też się to Polakom nie zdarzało w pierwszych połowach od lat po lewym, nie? Tak, no futbol w najczystszej postaci. Kilkanaście dni zmieniło postrzeganie mnie, ale też zmieniło tą hierarchię. Nie wiem, na ile to ta hierarchia była ustalona przez dziennikarzy, ekspertów, a na ile przez trenera. Natomiast dochodziły do mnie głosy z mediów, że mogę być w gronie tych trzech zawodników, którzy na Euro nie pojadą. Uważałem, że to trochę na wyrost i nie zgodziłbym się z tą decyzją, gdyby tak się faktycznie stało, bo uważam, że miałem naprawdę dobry sezon i czuję się w dobrej formie. Endorfingi jakbyś opisał? Bo to jest taki moment, wiesz, ja sobie na przykład nie potrafię wyobrazić i myślę, że wiele osób sobie nawet nie potrafi wyobrazić. Wojtek Szczęsny na przykład opowiadał, a propos obronionego karnego, którego strzelał Messi, że ręce zaczęły mu się trząść od dopływu endorfin, że tak to było mocne, nie? Że to było fizyczne też doznanie. Właśnie to jest taki paradoks, że z jednej strony chcesz maksymalnie poczuć radość z tej sytuacji, a z drugiej no nie możesz, bo zaraz rusza akcja, tak, i trzeba być tu i teraz gotowym na to, co się zaraz wydarzy na boisku. Więc no, taka mieszanka emocjonalna niesamowita, jeszcze czegoś takiego w życiu nie przeżyłem. No i chciałbym jeszcze raz to poczuć. Bo to jest już jak narkotyk. No właśnie, a dodatkowo też wiesz, no to był gol na 1-0, potem niestety przegraliście 2-1, więc znowu ten czas na radość nie był do końca sprzyjający, no bo jednak ta porażka bolała, bo tam spokojnie można było ten remis ugrać, więc znowu sprzeczne emocje pewnie. Dokładnie tak, dlatego po meczu, po pierwsze długo to do mnie nie dochodziło, miałem takie wrażenie, że jestem w jakimś śnie i zaraz się obudzę i nie będę do końca wiedzieć, co się tam wydarzyło, ale tak jak mówisz, to była taka mieszanka emocjonalna, gdzie ciężko było mi zasnąć później. Teraz już jest okej, skupiamy się na pracy i na kolejnym meczu, no bo na koniec mecz był przegrany i patrząc na to, jak Austria wczoraj zagrała z Francją, no to czeka nas co najmniej tak samo trudny mecz jak z Holandią. Także wszystkie ręce na pokład i mimo, że ciężko było mi dojść do siebie i do swojej równowagi po tym meczu z Holandią, no to już ta misja Austria jest przeważająca. Ale miałeś jakiś taki proces, który musiałeś przejść, żeby dojść do tej równowagi? Masz jakiś taki swój rytuał, nie wiem, pomeczowy, żeby się uporządkować w głowie? Nic specjalnego, odpaliłem PlayStation, z Olkiem się połączyłem, zagraliśmy w Warzone na dwie rundki. Okay. Wsparcie brata dokładnie. Jest istotne. Tak, nie jestem skomplikowany, jeśli chodzi o takie kwestie mentalne, także bardzo, bardzo prymitywne metody. To ja jeszcze bym chciała dopytać, jeśli pozwolicie, mówiliście o tych typach, typowaniu przez media tego, kto do ewentualnego strzału. Były też typy względem tego, kto zagra i pojawiały się różne kombinacje typu Piątek z Szymańskim, typu Buksa właśnie z Urbańskim. Tymczasem trener mocno tym wszystkim zamieszał. Jestem ciekawa, na pewno to wszystko do ciebie docierało, ale czy docierało też do ciebie to z ust trenera, czy faktycznie było tak, że on wszystkich trzymał w niepewności, nie tylko media, ale także was, zawodników, tych najbardziej zainteresowanych? Myślę, że to jest duża umiejętność trenera Probierza, że potrafi do ostatniej chwili trzymać wszystkich pod prądem. I jak już się wydaje, że mniej więcej wiadomo, kto zagra, to później jest natychmiast rotacja, czy to na treningu, czy na odprawach i na koniec zawodnicy sami do końca nie wiedzą. I oczywiście może to działać w dwie strony, bo z jednej strony zawodnik lubi mieć taką pewność, że będzie grać, a z drugiej no, jest rywalizacja. I trzeba trzeba tą rywalizację napędzać i myślę, że w reprezentacji Polski, gdzie poziom jest tak wyrównany, ta rywalizacja jest kluczowa, żeby napędzać zawodników. Bartek Salamon w wywiadzie z Mają Strzelczyk z TVP Sport po meczu powiedział, że trener Probierz bardzo dużo zmienia w trakcie treningów, że nikt nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. I uważam, że to jest absolutnie logiczne, ale to jak to wygląda, że jest taka jedenastka, która się wydaje pierwszą i nagle jest gwizdek i dobra. Zamianka koszulek. Zamianka, Buksa, dawaj pionę. Jest dużo rotacji, faktycznie. Zazwyczaj piłkarze patrzą tak dwa dni czy dzień przed meczem, jaka jest ta pierwsza jedenastka wybrana, bo ktoś musi być powiedzmy w drużynie żółtej i w drużynie niebieskiej, no to siłą rzeczy się tworzą dwie jedenastki.
ale nigdy chyba nie było tak, że ten pierwszy wybór trenera był tym ostatecznym na mecz. Także to już się nauczyliśmy, że to nic nie znaczy i faktycznie do ostatniego treningu jeszcze może się to zmienić. My też już się nie bawimy w typowanie w ogóle. Nie, to rzeczywiście, ale to ja uważam, że to, znaczy ja uważam osobiście, że to jest dobre, bo przy grupie 26 osób musisz trzymać ludzi pod prądem, żeby to funkcjonowało. Na czym polega twoim zdaniem tajemnica dobrego, stałego fragmentu gry? Bo są dwie szkoły. Jedna mówi, że po prostu dobra wrzuta i super timing, a druga mówi, że trzeba mieć 74 warianty, żeby zaskakiwać rywala. Gdzie jest Adam Buksa w tej dyskusji? Na pewno wszystko się zaczyna od dobrego serwisu. To jest podstawa, bo przy złym dośrodkowaniu można różne rzeczy planować, mieć 74 warianty rozegrań, ale to no nic nie da, no bo piłka nie dociera tam, gdzie powinna, więc to jest podstawa. Timing oczywiście też. Ale no, też analiza przeciwnika myślę, że swoje robi, no bo część zespołów gra w strefie, część broni w jeden na jeden, kryciem indywidualne, także są różne warianty, aczkolwiek ze swojego doświadczenia widzę, że im bardziej kombinujemy, nie mówię tutaj w kontekście reprezentacji, tylko po prostu ogólnie z tego, co do tej pory przeżyłem w klubach, im więcej jest wariantów, które później ciężko spamiętać nawet na boisku, bo to niejednokrotnie decydują centymetry, że pobiegnę w prawo, a powinien powiedz w lewo i piłka już mnie mija, no to tym ciężej, więc uważam, że te takie kanony, czyli dobra wrzutka i dobry timing to jest 80% sukcesu. To jest tak, że najpierw ludzie ci wmawiają, że piłka jest bardzo skomplikowana, jak jeszcze niczego nie wiesz i ty zaczynasz w to wierzyć i idziesz za tym, potem okazuje się, że nie jest aż tak skomplikowana, jak chcieli ci powiedzieć i wracasz do tych takich, powiedziałbym, podstaw, nie? Że jednak proste rzeczy są ale skuteczne. To trochę można też się odnieść do tego, co powiedział z kolei Wojtek Szczęsny w rozmowie pomeczowej Hubertowi Bugajowi, czyli ten szalony trener to jest klucz do zmian, które się teraz dzieją w reprezentacji. Trener, który pozwolił wam, który kazał wam grać w piłkę i uwierzyliście, że możecie po prostu. I to było widać nie tylko w tym meczu, no, ale także w tych towarzyskich przed samym turniejem. I to faktycznie jest niesamowite, że wcześniej nie było widać tej takiej pewności siebie w was, prawda? Że kluczem do sukcesu jest po prostu wiara we własne umiejętności, którą przecież macie na co dzień w klubach. To jak to jest, że to się nie przekłada na reprezentację i że aż tyle zależy od trenera? Mnie to na przykład zawsze zastanawiało, jak to jest możliwe, że jeden człowiek na tylu przecież wspaniałych grajków, znaczy to nie jest chyba dobre słowo z przedrostkiem wspaniałych, ale do tylu wspaniałych zawodników jest w stanie przemówić jeden człowiek i zmienić ich nastawienie. No tylko dopowiem, że Wojtek w oficjalnym wywiadzie użył słowa zwariowany. Zwariowany, tak. Ale jak podobną opinię wygłosił Szaty przed meczem, to nie użył słowa zwariowany. Ja z kolei rozmawiałam z Zielkiem i powiedział szalony, więc podejrzewam, że jeszcze inna kombinacja mogła być. Rozumiem, że tam, gdzie było cięcie, bo był vlog na Łączne z Piłką i było cięcie, tak? Było cięcie. Tak, I mina trenera probierza była bez tematu. To był świetny fragment przedmeczowej właśnie przemowy Wojtka. Ale dobrze się to przyjęło. Natomiast odpowiadając na pytanie, ja nie byłem powoływany za kadencji trenera Santosza, bo wiadomo, byłem na aucie i oglądałem kadrę tylko w telewizji, ale z tego, co chłopaki opowiadają, no to ta przemiana jest bardzo duża. No cóż, na reprezentację przyjeżdża się kilka razy do roku, ma się raptem 2-3 treningi przed meczem i co można przez te kilka dni zrobić? No niezbyt wiele, więc uważam, że ta sfera mentalna jest kluczowa. To jest ten element, który można przy dobrym prowadzeniu dość szybko poprawić i który niejednokrotnie potrafi, no może nie wygrywać mecz, ale sprawić, że ta szansa na wygranie meczu jest dużo, dużo większa. No i myślę, że z Holandią nie wygraliśmy, więc ja nie chcę tutaj opowiadać, że stały się cuda, bo meczu nie wygraliśmy. Natomiast, jak sami podkreślacie, przemiana jest duża w naszej grze, w naszym podejściu. Atmosfera w drużynie jest zupełnie inna. Duma w narodzie. To, czego nie było przez ostatnie miesiące, czyli to takie identyfikowanie się z tą drużyną narodową. No nie byliśmy wzorem drużyny, która budziła respekt i dumę wśród kibiców. I to była podstawowa rzecz, którą chcieliśmy zmienić.
zmienić. No ale żeby ją zmienić, no to trzeba wyjść na boisko i grać odważnie. Wiadomo, raz się wygrywa, raz się przegrywa, to jest sport, ale myślę, że ten sposób gry i to, jak jesteśmy postrzegani, no, zdecydowanie się zmienia. Myślę, że zawsze jest lepiej przegrywać tak jak z Holandią, niż tak jak z Argentyną. Szczerze powiedziawszy, to jest moja opinia, ale nie mogę sobie odmówić przyjemności zadania ci jednego pytania. Virgil van Dijk. Mówi ci to coś? Spodziewałem się, że zadasz mi to pytanie. Ja go, jak zobaczyłam go na żywo w rozmowie przed meczem, na dzień przed meczem, to muszę przyznać, że sama się przestraszyłam. Imponująco nie. wygląda na żywo i mówię tu oczywiście przede wszystkim o gabarytach i o jego postawności. Taki ma w sobie jakąś taką aurę zwycięzcy. Nie no, ale absolutny potwór, jeśli chodzi o to, jak wygląda na boisku. To już jest lepsze słowo. Jak się walczy z potworem? No był to na pewno najlepszy obrońca, na którego grałem, bezsprzecznie. On ma wszystko i tutaj nie koloryzuje, bo on jest taki silny, ale jest wielu silnych obrońców, w zasadzie większość środkowych obrońców jest silnych. Ale on oprócz tego, że jest silny, to jest przy tym zwinny i jest bardzo inteligentny w graniu. On potrafi świetnie wyczuć, kiedy ma użyć swojego ciała, a kiedy ma właśnie nie wchodzić w kontakt z przeciwnikiem i dać mu na przykład dystans i później z prawej czy lewej strony wyjść i tą piłkę mu wybić. Także jest cholernie ciężki do przeczytania. No i to było super doświadczenie dla mnie. Akurat w tym kluczowym momencie udało mi się go przeskoczyć przy tej bramce, także jestem z tego bardzo dumny. Natomiast były też zagrania, które później analizowałem na tych wszystkich platformach scoutingowych, jak mogłem się inaczej zachować. Też mieliśmy odprawę z Hubertem Małowiejskim na temat formacji ofensywnej i widać było, jak on szachuje napastnikami, czy to mną, czy Kacprem Urbańskim, jak niejednokrotnie trzymał głębiej, innym razem wychodził blisko do nas, także no, nie dziwię się, że jest na wiesz, dzisiaj. No mówimy prawdopodobnie tak, o jednym albo najlepszym środkowym obrońcu na świecie, więc nie, tak. nie ma co absolutnie szczędzić komplementów. Natomiast ja akurat mecz oglądałem w towarzystwie Kuby Polkowskiego, który tutaj powinien też zasiąść, ostatnio mu nie po drodze, ale na meczu był i my obserwowaliśmy ten pojedynek jak taki osobny mecz. Osobny mecz Buxa kontra Van Dijk, bo to było fascynujące, jak ty musiałeś sobie tę współpracę też z Kacprem Urbańskim układać w kontekście walki z Van Dijkiem, bo widziałem, że były momenty, w którym Kacper też chciał cię wesprzeć, jak tam przegrałeś chyba takie dwie albo trzy głowy z rzędu, żeby sobie też zbudować pewność siebie, no bo to też wydaje mi się istotne. Tak, no kombinowaliśmy z Kacprem, zmienialiśmy się dużo, później ja podchodziłem pod De Vrija. W drugiej połowie grałem bliżej Ake, także ta wymienność pozycji była dość spora. Pierwsza połowa była troszkę inna, było więcej pojedynków w powietrzu, natomiast w drugiej Holendrzy prowadzili grę, więc bardziej my skupialiśmy się na tym, żeby go presować. I dwa razy udało nam się skutecznie podejść do niego w taki sposób, że piłkę stracił i mieliśmy z tego dobre okazje, także wydaje mi się, że mecz był dość interesujący ogólnie, natomiast tak, ta walka pomiędzy Dołem a Van Dijkiem. Parę takich małych było smaczków w tym meczu. Ja też mam taki... Myślę, że kartkę powinien dostać przy jednym tak? starciu, jak tam mnie nakładką potraktował, mam zresztą ślad na kostce, także... Ja też jestem tego zdania, ja tam miałam akurat tę przyjemność, że mieliśmy ekran zwrotną z tyłu, i była pokazana ta sytuacja i byłam bardzo niezadowolona. Krzyczałam do sędziego, ale prawdopodobnie mnie nie słyszał, więc następnym razem postaram się bliżej usiąść. Jak śmiał. I zobaczymy. Dokładnie. A ja też mam takie pytanie, które bardzo chciałabym zadać i nie mogę sobie tego odmówić, choć może powinnam. Ale wiedząc już, jaka jest wspaniała atmosfera u was i jak często są te wzajemne szpilki wbijane, to kilka dostałeś takich za fikołka na piłce w drugiej połowie? Tak. Ale wywalczyłeś różnego, no. No tak. Ale sam się zaśmiałeś w tej sytuacji. Więc... No bo to jest... No piłka musi dawać emocje, tak? A to troszkę radości. Specjalnie to zrobiłeś. Tak, nie zaszkodzi. Nie, akurat tam był problem taki, że byłem mega zmęczony w tym konkretnym momencie, bo tam wcześniejsze pojedynki dość dużo zdrowia mnie kosztowały. I pod koniec meczu ta murawa była bardzo sucha, ta już była całkowicie wyschnięta. I ja, nie mając pełnej kontroli nad piłką i też już będąc zmęczonym, zamiast podejść trochę pod piłkę, no to stanąłem bardziej na niej i ona nie dostała takiego odpowiedniego poślizgu i zamiast
prowadzić piłkę, to piłka sprowadziła mnie na ziemię. Ale to skwitowałem to uśmiechem, bo inaczej się nie da. No, ale to jakie były te szpileczki? Jakiś przykład jesteś stanem? Nie, aż tak to. Wiesz, aż tak dużo tego nie było. Widziałem tam. Olek mi oczywiście wszystko na mnie wysyła, cwaniak. To tam chyba TVP Sport. Skończył ten kurs retoryki i troszeczkę mu wiesz. Tak. Że mina coś z szefem było. Że poniedziałek 9 rano w pracy, jak widzisz szefa, ja się przewracam na kurs. Tego typu, tak. To było dobre. Ale widzisz, różny był. Tak. Ale wiesz, wewnątrz drużyny to moim zdaniem tych szpilek nie masz tak dużo, bo Adam Buksa ma taką aurę raczej gościa poważnego, może tak powiem. Nie dobrze takiego pierwszego maskuje, chochlika, to prawda? Przed nami. Wiesz, nie jesteś takim pierwszym chochlikiem, jakby takim głośnym, nie wiem, jak Marcin Bułka, czy... Nie, Tymek. Ja nie mam tego. To trzeba mieć talent. Tak. Jak sobie pomyślę o Puszce, Świdrze, właśnie Marcinie, to... Ale oni cię bawią czy żenują? Z ręką na sercu? Nie, no, bawią. Na początku, powiem ci szczerze, że tak myślałem, ja nie mogę, co za jakie dziwaki to są. Ile można? Bo oni ciągle... są tak nakręceni. No stop. To jest niesamowite. Pucha z tym głośnikiem. Z tym głośnikiem chodzi, nie wiem. Jeździ też mam na rowerze. Mam wrażenie, że śpi z tym głośnikiem, nie? Myślę sobie, Boże, ile można? Ja już tutaj jak on do futraka z tym głośnikiem. Tak tutaj, no, jak taka torebeczka. Ale teraz naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby jego go nie było. I faktycznie on przełamał już taką barierę, że każdy go traktuje jako takiego, no nie chcę użyć tego słowa atmosferowicz, bo to jest trochę... Ale to nie jest deprecjonujące na koniec, bo moim zdaniem takie osoby są niezbędne w szatni. Tak, niezbędne. Zgadzam się. One wprowadzają taki luz i poczucie takiej też pewności, bo on jak wychodzi z tym głośnikiem i... Nie czuje żadnej Nie czuję. On ma tą... Nie czuję żadnej bariery. I szczególnie na początku zgrupowania, kiedy jest taka atmosfera, no siema, co tam, jak tam w klubie, no takie sztywne gadki, no mówmy się. No i on wchodzi z buta z tym głośnikiem i od razu szpileczka do lewego, szpileczka do Wojtka i się wszystko natychmiast tak otwiera i jest luźniej, więc no jego rola jest niebagatelna. Także jest świrem, no nie mówię, że nie, ale bardzo pozytywnym i zgadzam się, takich ludzi potrzeba. Ja nie ukrywam, że moim odkryciem na pewno jest Świder. Ja sobie nie zdawałam sprawy kompletnie. I jak już mówimy o tym, że ktoś się dobrze kryje, to dla mnie on. On jest tak niepozorny z zewnątrz, a to, co tutaj przeżyłam, kiedy siedział na twoim miejscu, to naprawdę historia. No i mam tą przyjemność siedzieć przy tym słynnym stoliku. Tak. No ze Świdrem. No właśnie, bo jak ty się w ogóle tam znalazł? Ja się jak oni się tam znaleźli właśnie? Nie. Ten mem jest właśnie. Tak, i ta krowa przez takie okienko chodzi. Tak. To ja to ta krowa. No teraz tak myślę, że całkiem słusznie tam trafiłeś. Nie, no ja uwielbiam ten stolik i ja słucham i nic nie mówię, tylko się śmieję. To jak Pucha ze Szczeną, ze Świdrem, z Lewym wchodzą w polemikę, to jestem tylko ja i Kuba Piotrowski i siedzimy i tylko się śmiejemy z tego. Ale to ja też tak się zachowywałam podczas ostatniego odcinka. Nie byłam w stanie nic powiedzieć, bo się nie dało. No, najgorzej. I jak już nawet chciałam i próbowałam być taka poważna i tak brzmiałam, wiesz, już tak coś próbuję powiedzieć i teraz ktoś tutaj coś zrobił i znowu trzeba było przerwać. Ale Świder ma talent, w sensie, że to już trzeba mieć talent do czegoś takiego. Żart sytuacyjny, naprawdę. Sytuacyjny na takim topowym. Tak, taka riposta. A dodatkowo jeszcze Wojtek ma coś takiego w sobie, że jak już zaczyna być poważnie, to on rzuca taką jakąś rozkminę do kolacji, taką kompletnie niezwiązaną z sytuacją i patrzymy na niego i pytamy, ale skąd, jak ty na to wpadłeś w tym konkretnym momencie, nie? I no i się zaczyna jakaś polemika, wiadomo, osoby z naprzeciwka, czyli Świder, Modziu, czy Lewy, Tymek podkręcają. No umysł Wojtka jest nieodgadniony. Rzeczywiście tam pod kopułą się dzieją takie rzeczy, że chciałbym zobaczyć, jak te procesy przebiegają. Partnerem Food Trucka w trakcie Euro 2024 jest marka Heineken, która daje Wam możliwość wygrania wejściówek na wydarzenia sportowe, ale nie tylko. Także na wydarzenia muzyczne. No właśnie, bo możecie wygrać bilety na Ligę Mistrzów, na US Open, ale... Też na Open Air, czyli festiwal muzyczny. Wystarczy, że kod, który jest na kapslu albo zawleczce, wpiszecie na stronie, którą znajdziecie w opisie odcinka. Wracając do piłkarskich spraw, powiedziałeś na konferencji prasowej coś takiego, że nie jesteś do końca
tym, kim uważają eksperci w Polsce, że jesteś, że twój wachlarz jest szerszy. I chciałbym w takim razie, żebyś to rozwinął, żebyś się spróbował scharakteryzować. Nie chcę, żeby to był jakiś, wiesz, tekst taniego komiwojażera czy sprzedawcy, ale w takim razie jakim profilem ty jesteś? Skoro nie jesteś dziewiątką tylko od przytrzymania piłki, czy tam wzięcia sobie obrońcy na plecy. Znaczy, nie chcę tutaj polemizować z osobami, które podkreślały, że moim największym atutem jest na przykład gra głową, bo tak uważam, że tak jest, faktycznie. Natomiast przed Euro, jak była ta piątka napastników powołana, no to moja osoba raczej była stawiana w tej rubryce, no umie się przepchać i wygra głowę. Okej. No i okej. W porządku, nie mówię, że tak nie jest, ale no to nie wszystko. No bo gdybym się, tak, no gdybym umiał się przepchać i grać głową, raczej nie grałbym, tylko to potrafił, to raczej bym w kadrze nie grał, no bo to by było trochę depresjonujące. No słuchajcie, kadrę, ile z tych osób waszym zdaniem, tych dziennikarzy czy ekspertów, którzy cię właśnie w ten sposób deprecjonowali, tak naprawdę myślicie, że na co dzień ogląda Ligę Turecką? No właśnie, nie wszyscy. Tu jest... Zwłaszcza, że nie transmituje w Polsce Super. No właśnie, to chciałem powiedzieć, że z tym dostępem do Ligi Tureckiej był troszkę problem. Faktycznie nie wiem, ile goli strzeliłem głową w tym sezonie na 16, no licząc z kadrą 17 goli. Tak chciałem, że koło połowy to była, mogę się mylić, ale myślę, że koło 8-9 to były gole zdobyte głową. Natomiast no, mój wachlarz możliwości musi być większy, skoro ja tu jestem. No nie ma innej możliwości. No i czymś te pozostałe gole też musiałeś zdobyć, prawda? Tak, no mam lewą nogę, mam prawą, muszę je czasem użyć. Mam ksywę w rodzinie głowonóg, nie ukrywam, ale no jednak muszę czasem zadać temu kłam i dorzucić coś jeszcze. Nie, no ale ty akurat patrząc przez pryzmat twojej takiej, powiedziałbym, proweniencji jako piłkarza, to ty byłeś zawsze piłkarzem też technicznym, prawdopodobnym trochę do Stefana Kisslinga, więc te, wiesz, skojarzenia były oczywiste. No nie, no w pewnym momencie, moim zdaniem, ty byłeś identyczny jak on na pewnym etapie swojej 10 lat temu to było, no, to było dawno temu, ale ty z kolei nie miałeś instynktu killera. Tak. A teraz jesteś killerem. Jak można się nauczyć być killerem? Bo ja myślałem, że to, jak powtarzali zawsze napastnicy, to albo się ma, albo się nie ma. Wiesz co, jak ja byłem w wieku trampkarskim, wczesnym juniorskim, to byłem killerem. Naprawdę, takim napastnikiem, że co turniej jakiś, dużo było turniejów halowych, takich tych wojewódzkich kadr. No, mam mnóstwo pucharów na strychu w domu za Króla Strzelców. Mnóstwo, naprawdę. Później był taki okres, że ja miałem problemy z własną koordynacją, bo bardzo szybko urosłem, miałem też problemy z kolanami, długo w piłkę nie grałem. I później jak zacząłem wracać z powrotem na ten taki poziom, powiedzmy, krajowy, mając lat 16-17, to musiałem się na nowo nauczyć sam siebie. Koordynacji, inaczej stopa mi bardzo urosła. No, to był dla mnie najtrudniejszy okres, taki zresztą przejściowy. Dużo zmian. Tak, bardzo dużo zmian. Także, no i to jest ten okres, kiedy ja też powoli wchodziłem do piłki seniorskiej, a ten, wiadomo, to przejście do piłki seniorskiej jest naprawdę bardzo trudne i nie jeden wyróżniający się junior przepada na tym okresie etapie przejściowym, tak. Dlatego wchodząc do szatni Lechii Gdańsk i do ekstraklasy, ja nie byłem gotowy, żeby grać na dziewiątce, ani fizycznie, ani mentalnie, ani piłkarsko. Dlatego musiałem budować swoją pozycję, no, trochę pod linią dziewiątki. Za trenera Jerzego Brzęczka w Lechii zacząłem grać na prawym skrzydle. Wtedy byłem jeszcze chudy, szybszy, tak mi się wydaje, przynajmniej bardziej zwrotny, i to zagrało. Natomiast im dalej w las, tym bardziej już kierunkowałem się z powrotem na tą pozycję numer 9. U Kosty Runiejcza w drugim sezonie wszystkie mecze grałem na tej pozycji. I ten wyjazd do Stanów był kluczowy pod kątem już takiego, no, mocnego ustabilizowania swojej pozycji, bo tam trener Arena wymagał ode mnie tego, bym naprawdę był takim właśnie killerem za moich młodzieńczych lat. I, no i nie wyobrażam sobie teraz, żeby pozycję zmieniać.
Ja muszę Ciebie zapytać o jedno nazwisko. Nie wiem, czy będzie czas porozmawiać o Koście Runiajczu, bo on no, też dochrapał się niezłej funkcji, został trenerem Udinese, ale nie wiem, ile mamy czasu, pewnie już niewiele, natomiast nie odmówimy sobie przyjemności, żeby zapytać o Nuriego Sahina, no bo to jest człowiek, który został pierwszym trenerem Borussii Dortmund, a to jest człowiek, z którym pracowałeś. Przejawiał zawsze talent trenerski, bo o tym mówił też Łukasz Piszczek, zresztą prowadził też drużynę ze swojej miejscowości, która się mierzyła z Goczałkowicami, bo byłem nawet na tym meczu. Jaki to jest trener? Trener pasjonata, zdecydowanie. On, mam wrażenie, że może 24 godziny siedzieć w klubie, ma tą swoją tablicę, rysuje przeróżne schematy, ma multum pomysłów, także no, widać, że talent i pasja się wylewa uszami u niego. Także super było z nim współpracować. Dużo mnie też nauczył, dużo wprowadził takiego, bo to nie jest trener stricte piłkarski. Są trenerzy, którzy skupiają się na treningu, na meczu, koniec. Okay. A to jest taki trener-menedżer, który chce mieć wpływ na to, jak drużyna funkcjonuje na boisku, ale jak klub funkcjonuje dookoła. Holistyczne takie podejście. Ale Kostar Runiajcz bardzo podobnie do tego podchodził i uważam, że to jest typ trenera, który spełni się w drużynie takiej, w takim klubie, który da mu swobodę działania. Bo jeżeli on ma nad sobą, nie wiem, dyrektora sportowego, który chce być pierwszoplanową postacią, jeśli chodzi o transfery, tam będą zgrzyty. Nuri, jeżeli dostanie zaufanie, takie jak miał w Antalii, gdzie zrobił kawał dobrej roboty, jeżeli w Dortmundzie tak jest, nie wiem, jak teraz sytuacja będzie wyglądała, ale jeżeli będzie mieć wolną rękę w budowaniu składu, w budowaniu sztabu, no to uważam, że to po prostu wypali. To mi się polskie nazwisko tutaj nasuwa na myśl, jak słyszę ten opis niezależności w funkcjonowaniu. No jest takie jedno polskie nazwisko, a ja myślałem o polskim innym, którym może będzie kiedyś asystentem Nuriego Sahina, Łukasz Piszczek, ale to może się tak wydarzy. Najmłodszy trener, z jakim pracowałeś? Tak, najmłodszy. Teraz 30, bodajże 5 lat ma, tak. Wiesz, bo to też jest wydarzenie, kiedy pracujesz z gościem, którego oglądałeś jako piłkarza i na pewno nie był dla Ciebie anonimowy. A czego Cię nauczył? Bo powiedziałeś, że Cię nauczył kilku takich boiskowych rzeczy. Na coś Ci oczy otworzył? Dużo taktycznych kwestii. Dużo mieliśmy odpraw indywidualnych. On miał też 4 czy 5 asystentów i każdy z asystentów miał swoją rolę na treningach, na meczach. Mieliśmy formacyjne odprawy. To już takie stricte kwestie taktyczne, jak się poruszać, jak wchodzić w pole karne, jak się zachowywać przy wrzutkach. Bardzo dużo pracowaliśmy też nad pressingiem, więc kwestie skoku pressingowego i też odpowiedniego timingu też bardzo u niego poprawiłem. Także to były te kluczowe kwestie. No i to, co on mi dał, no to też pełne zaufanie. Od początku miałem z nim dobry kontakt i on też wiedział, że może na mnie liczyć w kontekście przygotowania do meczu. Wiedział, że nie jestem typem, który zaniedbuje swoje obowiązki, więc jak chciałem zostać po treningach, oddać więcej strzałów, no to swój nigdy na swego trafił. Tak. Nie miałem nigdy żadnego problemu z nim w kwestii takiego no, podejścia właśnie do codziennej pracy. Adam, mów, o której jest odprawa dzisiej? O 19. O 19, czyli jeszcze mamy tak, trochę czasu. To padło hasło odprawa, to wracamy na chwilę do kadry, jeśli pozwolisz, bo często też pojawia się takie porównanie Buksy i Lewandowskiego, że nie ma takiej opcji, nikt nie postawiłby na taką konfigurację, że waszą dwójkę zobaczymy na boisku, dlatego że jesteście zbyt podobni do siebie. I czy przede wszystkim, czy ty się z tym zgadzasz? To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie jest takie, co ma Lewy, czego ty nie masz i odwrotnie. Graliśmy już razem i myślę, że nie wyglądało to źle. Oba mecze z Albanią za kadencji Paulo Souzy. Zdarzały się jeszcze mecze, graliśmy bodajże z Walią na stadionie we Wrocławiu za kadencji trenera Michniewicza. I się dobrze współpracuje z Lewym. Nie wiem, jak Lewemu. Nie no, na pewno w pewnych aspektach jesteśmy podobni. Natomiast to nie musi być mankament, uważam, bo też możemy się dobrze uzupełniać i tamte mecze myślę, że to potwierdziły. Wszystko zależy, jaki jest plan pod rywala i jakie mankamenty ma rywal. No właśnie, czy to nie jest bardziej tak odbierane, że wtedy pewne atuty są niewidoczne, na przykład Roberta, kiedy wygracie we dwójkę, albo odwrotnie, prawda, że potrzebuje ten drugi albo ten pierwszy wsparcia trochę innego typu zawodnika, nie? Żeby z was wyciągać to, co najlepsze. No właśnie, bo a propos uzupełniania, to ja byłem
pod dużym wrażeniem meczu z Ukrainą i twojej współpracy z Kacprem Urbańskim, no bo nie mieliście okazji grać razem, a miałem wrażenie, że właśnie idealnie zostały wasze najlepsze cechy wyeksponowane w tej współpracy. A to dla ciebie też było zaskoczenie, że nagle Kacper się na boisku pojawił w miejsce Arka. Chociaż Heruwa Milika. Była straszna, co czyli... wtedy? Tak, biegania było dużo. Z Kacprem nigdy nie grałem, także no to było bardzo intuicyjne. On też wszedł w bardzo trudnym momencie, bo to była druga minuta bez rozgrzewki. Dla takiego młodego chłopaka to musiało być mega doświadczenie, ale po nim w ogóle nie widać, że on się stresuje. On po prostu jest bardzo dobry piłkarską i myślę, że te umiejętności dodają mu takiej pewności, odwagi, zdecydowania, że dla niego nie ma znaczenia, przeciwko komu gra. Przynajmniej takie ja mam wrażenie po tym, co zobaczyłem na zgrupowaniu. Ale z kim już tak, na pewno. No tak, zdecydowanie. Natomiast co do tego meczu z Ukrainą, no Kacper lubi operować pod linią ataku i ja w tym meczu mogłem się skupić na tym, żeby grać między stoperami, ale nie zawsze musi tak być. Bo są mecze, kiedy muszę wychodzić głębiej, są też różne schematy rozegrania, w których napastnik schodzi niżej, w moje miejsce wchodzi na przykład jedna z ósemek, czy dziesiątka. Także to wszystko kwestia do ustalenia. Natomiast jeżeli już jest piłka na przykład na jednym ze skrzydeł i jestem w polu karnym ja i Robert, no to ja nie widzę tutaj mankamentów. No, jest nas dwóch. I możemy we dwójkę uprzykrzyć życie przeciwnikowi. I tutaj nie widzę problemu, żeby grać razem z Robertem. Brzmi jak plan na Austrię, co? Brzmi jak plan. Zobaczymy, czy Robert będzie gotowy w 100%, bo to jest pewnie zagwozdka. Ale widziałem wiele takich obrazków, kiedy Robert Lewandowski do młodszych napastników przychodził w trakcie zgrupowania reprezentacji Polski i dużo z nimi rozmawiał. Pamiętam m.in. jeszcze wtedy, kiedy byłem blisko reprezentacji w 2018 roku, że dużo takich rozmów odbywał z Dawidem Kownackim. Czy z Adamem Buksą takie rozmowy też odbywał? Tak, dużo rozmawiamy, dużo, ale Robert rozmawia dużo z każdym. I on bardzo dużo rozmawia o stricte takich rzeczach już boiskowych. On ma już tam, też mu się, mam wrażenie, gotuje. I takich porad dostałeś złotych kilka, z których sobie później korzystałeś? Nawet już, nie wiem, grając w klubie? Na pewno te wskazówki, które Robert daje, no to one są pod konkretne sytuacje ukierunkowane. Czyli no przed meczem z Holandią rozmawialiśmy, w przerwie meczu z Holandią rozmawialiśmy. No i to już na konkretnych przykładach Robert mi mówił, jak na przykład nie wiem, wychodzić do główki z obrońcą typu Van Dijk, czy jak się ustawiać do dośrodkowania, żeby on nie miał mnie przed sobą. Tego typu detale, które Robert widział za linii bocznej, których na przykład ja nie jestem w stanie dostrzec z boiska. Także takie po prostu sytuacyjne I z racji tego, że nie uszło uwadze opinii publicznej, że strzeliłeś bramkę na Euro, to Maja mi wczoraj mówi, że ma dla ciebie jakąś niespodziankę. Ach tak, no to właśnie. Jest w ogóle akcja i to jest świeża akcja. Ja dostałam ten telefon z wczoraj z zapytaniem, co w ogóle myślimy o czymś takim, czyli Buksy dla Buksy. Uważam, że hasło jest całkiem ciekawe, jeżeli ostatecznie takie będzie. Tak, ale wszyscy zachęceni tym, że strzeliłeś tego jedynego jak dotąd gola dla naszej kadry, to za każdego kolejnego Buksy wpłaci 100 tysięcy złotych na jakąś fundację albo na po prostu inicjatywę charytatywną. W związku z czym musisz się chyba postarać, chłopie, teraz jeszcze bardziej. Wszystkie karne, wszystkie wolne, wszystkie różne biorę. No właśnie, chyba lewy. 100 tysięcy złotych, może ze swoich. No chyba, że ze swoich, dokładnie. A jak nie, to wszystko Adam musi brać, no. Jak najbardziej, wchodzimy w to. Wchodzimy w to. I to nie jest jakaś taka presja na zasadzie, że teraz się będziesz napinał i stresował, nie. Każda piłka strzela, mówię. Z każdej... Jak można pomóc. Widzisz, tak. Prosta sprawa. Adam, bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w Food Trucku. To jest przyjemność. Ten były piłkarz, były reprezentant Polski, który to napisał, miał absolutną rację, więc myślę, że ten odcinek na pewno obejrzy. Jak obejrzy, to na pewno zostawi łapę w górze, zostawi komentarz. Wy też tak zróbcie, zostawcie też suby Food Truckowi, no bo na Euro pracujemy w pocie czoła i myślę, że dostarczamy trochę ciekawego kontentu. Tak, dziękuję bardzo. I jakieś słowa motywacji dla Adama, żeby jak najwięcej pieniędzy zebrał po prostu. Adam, próbuj.